Już. Cześć, witam Was bardzo serdecznie w moim pierwszym vlogu, który jest początkiem mojego nowego projektu. I szczerze mówiąc, sama się zastanawiam, co z tego wszystkiego wyjdzie. Długo też myślałam nad tym, jakie tematy poruszać, o czym z Wami rozmawiać i w jaki sposób w ogóle poprowadzić historię w tych vlogach. Nie wiedziałam do końca, o czym powinnam powiedzieć. Na początku chciałam opowiedzieć Wam w ogóle całą moją historię, w zasadzie całe moje życie zawrzeć w tym jednym vlogu, ale potem stwierdziłam, że w sumie tego macie się dowiedzieć z tych vlogów, więc na początek na pewno wypadałoby, żebym powiedziała, kim jestem, a jestem sportowcem. Zajmuję się wspinaniem sportowym, a moją koronną konkurencją jest wspinanie na czas. Nazywam się Ola. No i też myślę, że ważną kwestią jest to, żeby powiedzieć Wam w ogóle, jaki jest cel tego wszystkiego. A moim głównym celem całego projektu jest to, aby pokazać Wam moją drogę do Mistrzostw Europy, pokazać to z perspektywy sportowca, jak to wszystko wygląda, jak pogodzić właśnie życie prywatne ze sportem, zarabianie pieniędzy, czyli pracę ze sportem i że tak naprawdę połączenie pasji i swojego zawodu stanowi całkiem ciekawą, interesującą mieszankę i chciałabym po prostu przybliżyć Wam całe moje życie. A przy okazji mam nadzieję, że kogoś zainspiruje i spowoduje, że zmotywuje się do działania. No i żeby już nie przedłużać, chciałabym Was po prostu zabrać do miejsca, gdzie czuję się najlepiej i najbardziej swobodnie, czyli na moją siłownię. No ty kiedyś do mnie. Już? Już? Zabrałam Was do miejsca, gdzie czuję się swobodnie, czyli na siłownię. Lecimy na trening. To dawaj na trzy. No dobra, no to hej. Dzisiaj miałam nogi plus interwały. Było w sumie mega ciężko. Strasznie się zmęczyłam. I chce mi się jeść. Dzisiejsze menu: batat, indyk i mleczko kokosowe, czyli idealny posiłek potreningowy. Białko, węglowodany i tłuszcze. Wszystkie składniki odżywcze, których potrzebujemy. A jak zjemy, to zabieram Was w specjalne miejsce. Znajdujemy się właśnie na Starym Mieście w Lublinie, w moim mieście rodzinnym, w którym wiele rzeczy działo się po raz pierwszy. To tutaj poszłam po raz pierwszy na ściankę wspinaczkową, rozpoczęłam swoją przygodę z siłownią, czy też tak naprawdę poszłam na pizzę z rodzicami. Więc jest to dla mnie miejsce wspomnień, z którym do tej pory jestem bardzo silnie związana. Dlatego też stwierdziłam, że to będzie idealne miejsce do zaproszenia Was do kolejnych vlogów, w których pokażę
pokażę Wam przede wszystkim siebie. Na pewno pojawią się rady dotyczące treningu czy odżywiania, różnorodne przepisy oraz tak naprawdę moje życie i przede wszystkim kolejne etapy przygotowań do najważniejszych dla mnie zawodów, czyli do Mistrzostw Europy. Także zapraszam. Szczerze mówiąc, sama się zastanawiam.